Dzień, dobry, wieczór! Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. No i cóż, po naszych ostatnich przygodach z pokonaniem Bei, dzisiaj wyruszamy na kolejną przygodę w naszych mroźnych górach, tym razem jako Jodler. I cóż, bo to nowa postać i dlatego, że je odwołuję. No ale tak, kolejna przygoda, mroźne góry. Znowu brakuje mi słów, jest, czemu ja zawsze zapominam? Zdrada na zamrożonym szczycie. I cóż, bierzemy Jodlera. Bierzemy, powiedzmy, że Cone's Knowledge. I cóż, idziemy na Smash and Grab. Tak, tak, dokładnie. Podłóż ładunki, zdobądź lody. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak. Co w imieniu ziemskiej krowy masz zamiar zrobić w tym miejscu? Coś takiego. To jest dziwne. A teraz jeszcze coś dziwniejszego. Nie mamy żadnego sensownego miejsca, które można ustawić. Wiecie co, chyba trzeba będzie zrobić jeszcze tak. Jest to ryzyko wielkie, oczywiście. Oczywiście, że musiałem dostać złą fontannę. Ale dobra. Jodler. Zobaczymy, jak to będzie działało. O cóż, mamy jodle, które jak widać ulepszają sobie chyba obrażenia po każdym zagraniu. Tutaj leczenie 2, ale przemieszanie dwóch kart, no i That's Big Roar. Piękna karta, która nas rani. I w sumie może mieć sens z naszym chichu, ale poza tym to chyba jest to raczej nieprzydatne, ale dobra. Robimy jodl. I co? Dostaliśmy śnieżkę. Nie jest źle. Dobra, jodl. I skup. Kradzienie kart, jak ja tego nie lubię. Dobra, niech będzie Auf Wiedersehen. Czegoś tak, nie umiem w niemiecki. I się nigdy nie naumiem. Mówię wam szczerze, nigdy się nie naumiem i... Okej, dobra, czyli każde zagranie jodla zmienia jego efekt. Teraz mamy dwa obrażenia fizyczne i patrzcie, będzie potem nieblokowalny. Fajne. Szkoda, że nie zobaczymy dalej. Bo jest nasz wróg martwy. Też tak, zobaczmy, co tu mamy. Głupota, 1 plus 1 życia. Ostrze 1 albo 1 życia. No oczywiście, że wezmę po prostu 1 życia. A teraz najgorsze, dostaliśmy DK'a. I nie mamy nikogo, z kim możemy zawalczyć tak normalnie. Więc zrobimy tak, byleby tylko po prostu pozbyć się tego efektu jak najprędzej. Strike. Jak działał DK? 2 obrażenia lub więcej w jedną rundę powoduje otrzymanie jednego dodatkowego obrażenia. Idealnie, that's big roar! I w ten sposób dostajemy 3 obrażenia i wszystkie jodle się ulepszyły, jej! I znowu będzie ulepszenie jodli wszystkich. Super! Gorzej, że szybko giniemy! Ale tak, to... Już chyba widzę, jak trzeba będzie tym dziadostwem grać. Po prostu zbieraj jak najwięcej... O, patrzcie, chwila, on się już ulepszył w pełni? Okej, czyli w pełni ulepszony jodl jest szybki, 2 obrażenia, nieblokowalny. Okej, dobra, fajne. Ale tak, dużo życia. I po prostu polegać na tym, żeby dostrzegać obrażenia i się leczyć szybko i otrzymać więcej życia. Tylko po to, żeby jodl ulepszyć. Co tam powiedział? Nie, dobra, nieważne. Nie zauważyłem, co tam powiedział, więc trudno. A teraz idziemy tutaj walczyć z kolejnym Mixmasterem. Oczywiście, kradziejstwo na początku. Auf Wiedersehen, nie chcę tego. I Das Big Roar ukradł. Oczywiście, bo co innego mógł ukraść niż najmocniejszy atak, jaki mam w ręce. Jak będzie to? W sumie to i tak nie ma znaczenia. Ukradł w ten sposób. A ja mogę jodłować w niego. Mając aż jedną kartę naraz w ręce. Nie, to jest załamujące. Temu to nie mógł być jakiś ulepszony jodl. Teraz go zmarnujemy. No, naprawdę leczenie. Nie mógł jodl przyjść. No, dziękuję. Dziękuję. Już myślałem, że przegram przez takiego pecha. Ale dobra, co tu mamy? Glyph. Na. Mogłoby być w sumie. Dobra, bierzemy to. Zawsze jakieś leczonko. I teraz tak, co to jest? Keeper of the Cones. Strażnik rożków. Okej, dobra. I tak, za 2 obrażenia nam zadaje, okej, więc Dags Big Roar. Zobaczcie, tak dziwnie to gadam, ale tak. Ja uważam, że mamy teraz właśnie już ulepszone jodle.
Obrażenie za 2 i zamruź się. To jodl. Oczywiście, że jodl, 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 jodl. W końcu jesteśmy jodłowaczem. I kolejny jodl, na szczęście nieblokowalny, więc tyle dobrego. I snowball? Snowball, dobra, to jodl. Nie ma co się zastanawiać. Skup. Będzie kradł. Pewnie ukradnie. Dobra. Dobra, zrobię tak. Obu ukradł. Oczywiście, że Kindle, bo co innego mógł ukraść. Dobra, tak, on rekindle, to ja restore. I znowu skup. Tym razem baszem skupa zablokujemy. Będzie dobrze. Before it was cool. That's big roar. Chcę go jak najszybciej pokonać, rozumiecie, więc no. Selfie? Co? Czemu on ma kartę selfie, którą leczy za 3? To coś dla mnie niezrozumiałe i nielogiczne. Blizzard, 3 magiczny conceal, czyli że nie będziemy widzieć, co wróg zagrywa. Aby naszych kart? Nie wiem. Tak czy jak, Auf Wiedersehen, nie chcemy tego dziadostwa. Snowball, okej, okay, jeden magiczny. Dobra, to jest dosłownie jeden magiczny i jeden blokada magiczny. Przeżyjemy, przeżyjemy. Dzięki temu, że dostaliśmy tam te wszystkie obrażenia, przeżyjemy. Właśnie dzięki temu nasze jodle są szybkie i to nam pozwoliło przeżyć. Wiem, że dziwnie się to wydaje, ale tak, naprawdę przeżyliśmy dzięki temu, że nasze jodle stały się szybkie. Heo. W ogóle patrzcie, te śnieżki mogłyby też być sensowne. Nasze jodle by zadawały, żeby były szybkie od razu, a potem by stawały się 3 obrażenia. Stracimy za fajne rzeczy. Dobra, bierzemy to. Prawda, pogrubiam talia, jak już mówiłem w przypadku wiedźmy, tak pomyślę, że tutaj też mi się wydaje, że tak jest. Pogrubianie talii może nie być najmądrzejszym ruchem. Ale tak, no trzeba to trzeba. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Bo wiecie, no nie mamy żadnych blokad. A bloki jednak są istotne. Oczywiście, dostaliśmy na dzień dobry coś takiego, a nie ma Das Big Roar. Dobierzemy kartę i slam. Zawsze lepiej niż to, co mieliśmy, ale ja chcę Das Big Roar na początku. No, nadal nie ma Das Big Roar. Dobra, to Auf Wiedersehen, żeby nas już nie mroził więcej. Nadal nie ma Das Big Roar. Dobra, nie chcecie nam tego dać? To rozumiem, gro. Rozumiem, nie chcesz nam tego dać? Dobra, niech ci będzie. Dajesz nam to już, kiedy to nie jest potrzebne. Zrozumiałe, no ale to jest smutne. W takiej jednej zwykłej karty nie mogę zdobyć. No co za kradziej jodla tak ukraść? No co za zły kradziej? Moje jodle, nie wolno kraść. Dobra, straciliśmy ech przynajmniej, więc nie jest tak źle. I teraz straciliśmy... O kurczę, straciliśmy repela. Jezus, jak ja byłem jełopem, że repela pozwoliłem ukraść. Dobra, slam. I nic na to, żeby to były jakieś obrażenia. Rekindle, dobra, najsłabsze obrażenia, jakie chyba mógłbym dostać, mnie uratowały. I dobra, co my tu mamy? Warhorn. Za dużo rzeczy. Nie, nie. Żadne z tych nie jest jakieś takie ciekawe. Idziemy. Idziemy, nawet nie będę czekał dłużej, musimy po prostu dotrzeć do tamtego i zwyciężyć. I muszę wam powiedzieć tak, szczerze, całkowicie, w 100%. Wydaje mi się, że Jodler jest w miarę sensowną postacią, chociaż nie jestem aż tak przekonany co do jego specjalnych zdolności, bo wiecie, no poleganie na czymś, żeby nas zbili, zadawali nam obrażenia, wydaje mi się co najmniej trochę niebezpieczne. Się, no okej, okay, no. Fajne, bo można łatwo ulepszyć swoje karty i przygotowywać się lepiej, no tylko z drugiej strony może są jakieś bezpieczniejsze sposoby na takie rzeczy. Chociaż okej, okay, w takich bitwach, gdzie szybko, tak dostajemy obrażenia, chcemy szybko ukończyć wroga, to jest super. Jodl czy Das Big Roar? Jodl, nie będę marnował Big Roara na jakieś takie słabiki. Jodłujemy we wroga i... W sumie to nasze jodłowanie musi być naprawdę złe, naprawdę okropne. Tutaj mogłem dać Das Big Roar. Ale wracając, nasze jodłowanie naprawdę musi być okropne. Pomyślcie w ten sposób. My tak jodłujemy, że aż to boli wrogów. Naprawdę musimy nie potrafić tego. Tak, definitywnie nasze jodłowanie musi być chyba najgorszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić naszym oponentom. Dobra, ale mniejsza z tym. Wybaczcie też, że przez chwilę byłem cicho, ale musiałem wyciszyć mikrofon, bo oczywiście... mównicy, ale mniejsza. I patrzcie, 2 HP. 2 HP, ledwo wygraliśmy, no ale na szczęście się udało, więc jej. Dobra. I sobie ta koszula jest idealna.
Chwila, co? Naprawdę? Czy to gdzie naprawdę tam nie wlazłem i tam nie położyłem? Serio? Serio? Get out of here. Czyli uciekli. Okej, musimy ucieknąć. I uwaga, uwaga. Uciekliśmy, jej! You have finally beaten your foes. I offer my congratulations. But watching the way you trade blows, you've actually lowered my expectations. Oh dear. Okej, Bard jak zwykle nas tutaj po prostu obraża i rzuca na nas, na standardy D&D, Vicious Mockery. A póki co, dobra. Mamy tutaj Sword Fighter, zaczynamy z Blade 1. Powiem wam szczerze, martwa karta, że tak to określę dla nas. Dobra, Expand Guild, patrzcie, 701, już za chwilę będziemy mieć takie piękności, tylko nie wiem które. Nie wiem które i tak, pomyślmy co dalej. Okej. Powiem wam szczerze, Jodler fajna postać, ale miał swoje 5 sekund, to teraz może wróćmy do Wiedźmy. W sumie tak byłoby chyba najlepiej. No, więc wracając, bo wybaczę przy okazji cięcie, niestety było konieczne, ale tak wracając, no, wiem, że Jodler, nowa postać, w ogóle super fajny, wow, ale... Aha. Co to chciałem? A, no tak, ale no, mówiąc szczerze, Wiedźma bardziej mi się podobała, więc mam nadzieję, że wybaczcie mi takie, taką zbrodnię, że po prostu po jednej przygodzie już Jodlera odrzucam, ale tak, no, chcę Wiedźmę. Drugi quest, tak. A więc jest to, uwaga, 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 dwór wielkiego testera. Zanim uciekniesz, musisz się z nim zmierzyć. I zobaczymy, czy nasza wiedźma sobie poradzi. Mogłeś topić lody, ale nie zdążyłem doczytać. Zaatakuję za 10 rund. Takie standardowe się wydaje. I teraz ma jakieś super zdolności? Nie wydaje się być nikim takim szczególnym, dobra. Okej. Więc tak. Jakaś negatywna. Stupidity 2 w następnej bitwie, no niestety. O nie, co ja żem zrobił? Zapomniałem usunąć mojej podstawowej karty. Zapomniałem naprawdę usunąć podstawową kartę. To jest największa zbrodnia, jaką można zrobić. O, dobra, teraz to. Okej. Snowball. Ta walka będzie piękna. Mam tyle kart blokujących, czy po prostu... Zanim on coś zrobi porządnego, to ja mogę wszystko zablokować. A dobra, teraz bierzemy Favor of the Frozen, dostając milion favorów, nie przejmując się niczym. I tak, Stupidity 1, Voice Faith Church. Bierzemy oczywiście. O, Stupidity nie jest aż tak niebezpieczne. Aha. Znowu nie przeczytam, co on tam mówi, dobra. Amnisha, burn. Prosty finger burnujemy, bo nie jest nam potrzebny do niczego. I teraz tak. Zanim z nim będziemy walczyć, bo w sumie warto byłoby się przygotować jakoś bardziej. To slash elemental. Pamiętam, że chyba był słaby, więc idziemy. I ewentualnie jeszcze Mixmaster. Wave, oczywiście. Mówię, chyba słaby, to musiał zarzucić najmocniejszym, czym może na start. Snowball. W tej sytuacji mogę powiedzieć tylko Niestety to można z tutaj dobić. Dwie blokady i recycle jeden. Niestety. Zrobimy i tak w ten sposób. Splash, no niestety. Kolejny recycle. Ale Favor of the Frozen, musimy i tak zarzucić. Patrzcie, ile to obrażeń zadaje. No, jak to najlepiej powiedzieć. No, nam obrażenia są potrzebne. Tak samo jak życie. I inne rzeczy. Snowball, block. Freeze. Co niech będzie? Flash freeze i wygraliśmy. Ledwo, bo ledwo, ale wygraliśmy. 10 favora. Okej, teraz tutaj growth i stupidity. Bierzemy, bo to plus 1 życia przy okazji. A wiecie, musimy być gotowi na wszystko, okej. Headblow, block. Hup. Niestety nie zablokujemy, więc niech będzie favor of the frozen. Zawsze 3. Tak, i oczywiście ukradł leczenie. Co innego mógł ukraść nam przeciwnik niż leczenie? Możesz mi proszę to powiedzieć, bo to mnie zastanawia. Czy mogłem nam ukraść coś lepszego niż leczenie?
Nie, siostra, co nic nie gadaj najlepiej. A, dobra, mniejsza. Takie dwie karty nie są najgorsze, możemy wziąć. I teraz tak, z kim by tu zawalczyć? Ten jest gorszy czy ten? Dobra, zobaczmy z tym. I potem na wielkiego testowacza. Trzeba będzie, jeśli wygramy. O nie, freeze. Niedobrze. I tak, blokujemy, ile się da. Skup. No niestety. Ice buff. I kradnie dobra, ukradł więc jest idealnie. Możemy w takim wypadku spokojnie zrzucić fokusa. Teraz niedobrze. Zablokujemy jedno obrażenie. Okej, okay. Jest jeszcze znośnie, snowball. To już mamy shifta, żeby dobrać jeszcze jedną kartę. Snowball. Nie najlepiej, to po prostu... Nawet niech będzie Wiecie, chcemy jak najwięcej favorów. Blizzard. Oj, niedobrze, niedobrze. To jest 3. Więc muszę 4 favory zmarnować. Żeby nic się nie stało. Ale to nie jest problem. Ile obrażeń zadamy? Jeśli bym rzucił teraz of the Frozen? 5, więc zawsze jeden favor więcej niż mieliśmy. Ale tego nie zrobię, zrobię focus. Musimy nazbierać jak najwięcej. Wszystkiego. Okej. Okay. I teraz tak, czy jest jeszcze sens przedłużać? W sumie jest. W sumie jest. I dobra, starczy tego. Rzucamy favor of the Frozen. Wygrywamy tyle obrażeń, że... A, jednak nie. Jednak nie wygraliśmy jeszcze. Ale mam dużo favorów. Ten znowu dostał selfie. Niestety. Niestety. Dobra. A teraz na spokojnie. Czy mamy jakiś potężny atak, który możemy już to wygrać? 5 obrażeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej, czy potrzebujemy jednego więcej obrażenia? Niech będzie, że zagramy to nawet. Akurat shifta, oczywiście. Dobra. I zagram teraz dosłownie Have of the Frozen, żeby dostać jeszcze kilka. Nie przyjmując się niczym jednak, wygrywamy. I teraz tak. Co by tutaj wziąć? O, ze wszystkich opcji to jest najlepsze. I cóż, z takim wyposażeniem nie ma co czekać. Lecimy na wielkiego testowacza. Zaczyna się niebezpiecznie, ale spokojnie, standardowa strategia, bierzemy wszystkie karty. I teraz musimy czekać na jedną kartę, która w jego wykonaniu będzie... Badzie, wiem. W międzyczasie oczywiście najlepiej rzucając Favor of the Frozen, żeby zawsze się nam coś zepsuje, móc łatwo to odbudować. Dobra, dobra panie i panowie, że tak to powiem, wygraliśmy. Za Buildera, a Builder to jest równie dobrze w obecnej sytuacji. Daje nam jedno obrażenie, my mu zadajemy 3. Na samym rundzie musi zagrać to samo. No po prostu, powiem wam szczerze, nie wiem, czy na takiej strategii tą wiedźmą, jeśli ma się farta, żeby szybko dobrał słabą kartę, da się przegrać. Naprawdę, nie wiem. Nie wiem, czy da się przegrać. I okej, trochę nas pobił tym builderem. Został nam 3 HP. Ale no i tak, zwycięstwo. Well, victory, being such a fine fleeting thing, is often not to be found. Who knows what horrors the future may bring? So cherish it while it's around. Piękne, piękne. Po prostu śpiewanie, piękna historyjka. Bardziej. I cóż, prawdopodobnie ostatnie. Biegnij z Numb. Uciekaj stąd, kiedy jeszcze możesz. Tak, póki jeszcze możesz. Idziemy tam. Idziemy. Oczywiście wiedźmą. Wygląda, że mamy jej uwagę. Lepiej uciekać stąd do gildii, jak najprędzej. Dotrzyj do końca? Nie rozumiem, o co tu chodzi. O Jezu, lawina. My tu będziemy musieli przed lawiną uciekać. Wiecie, że w takim wypadku złe dobieranie kafelków można z tej zabić? Dosłownie. Kurczę, znowu nie usunę podstawowej karty. Brawo ja. Nie żartuję, po prostu dostaniemy złe kafelki, nie będziemy mieli jak podłączyć, no to tak po prostu GG, przegrywamy, umieramy. Moim zdaniem to jest nieciekawy design. Chyba, że to jest gwarant, że będą kafelki, które się łączą. To wtedy... Wtedy okej. Wtedy jeszcze może jest jakoś fajnie.
Ale dobra, nie wydaje się to jakoś super ciężkie. I teraz tak, co by tutaj stąd wybrać? Łyżka. Tak, łyżka wydaje się najsensowniejsza. Aha. Dobra, tam coś gadali, ale nawet nie posłucham co. Więc idziemy w ten sposób, tak. I czym prędzej. Czym prędzej trzeba iść. Musimy szybko sobie poradzić. Skup, niestety ukradną coś. Zrepelujemy tego skupa, nawet nie chcę myśleć, co by się stało, gdybyśmy coś stracili, więc... Tak, po prostu repelujemy skupy i... Nawet nie myślę teraz o zbieraniu favorów, powiem wam szczerze. Ja teraz jedyne co, to chcę po prostu to przeżyć. Dobra. Rzucamy jeden atak. I już pewnie wygraliśmy. Dokończając wszystko zdobyciem dwóch favorów na wszelki wielki, jeśli będzie to koniecznie potrzebne. I teraz tak, dwa armor. Tak, dwa armor. Idealne, mam tu super karty obronne. I teraz tak, no, widzicie to? Nie ma. Nie ma po prostu karty, która może nam pomóc w tym momencie. Na szczęście szybko się podłączyłem już do takiej linii, można powiedzieć, która radzi sobie z tym świetnie, więc tak. I tak jest w miarę okej. Okay. Ale no niestety. Nie ma niczego, co mogłoby teraz się dołączyć. Chociaż, jak mówię, nie jest źle. Bo chyba i tak brakuje nam tylko, dosłownie mówiąc, jednego połączenia, żeby już móc uciec. Więc taka wiedźma i tak sobie poradzi świetnie. A i swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście. Nadal zapominam użyć usunięcia podstawowej karty. Nie, siostra, nie musisz przypominać, bo powiem szczerze, nawet nie chcę tego robić. Nie muszę tego robić. Teraz biorę po prostu wszystko, co może mi pomóc wygrać, przeżyć. Nie myślę o jakichś super strategiach, o jakichś innych dziwactwach. Ja po prostu chcę przeżyć, więc biorę każdą kartę, która jest. Nawet takie jedno obrażenie może okazać się zbawienne. Dobra. Dobra, mamy to. Nawet nie będę czekał. Głupi... Głupi mnisi. Dobra, wygramy to chyba. Nie mów tego nikomu, ale nawet nie lubię. Lod. Powiedział nasz champ. Tylko, że nie ten champ siostra, tylko jakiś inny champ, którego mamy. Nie wiadomo skąd. Naprawdę dużo zajmuje się myślenie. Biegnij, biegnij, biegnij. Tylko, że granie, bierz pod uwagę, że co rundę jesteśmy coraz bliżej wyjścia. Dobra, repel, bo nie chcę stracić. Okej, pary, niestety. No właśnie, co ja tutaj robię? No, powinienem dobrać wszystkie karty od razu. Kiedy tylko mam okazję, muszę dobierać po prostu karty. Jest nasza jedyna szansa na przeżycie. Dobranie wszystkich kart. Bardzo szybko. Mamy kartę jakąś leczącą. To jest leczące, dobra. Musimy naprawdę ostrożnie zagrywać każdą kartę. Jeśli mamy to przeżyć. Wiecie, już tylko jedna rzecz nas dzieli od zwycięstwa, więc... Musimy być naprawdę ostrożni. I okej, nie mamy dobranych wszystkich kart, co prawda. Ale teraz są ważniejsze rzeczy niż dobranie wszystkiego. I tak, dziwię się, że ja to mówię. Bo ja zawsze uważam, że dobranie wszystkiego to jest najważniejsza rzecz na tej wiedźmie, ale... Teraz nawet nie potrzebujemy tego. Teraz musimy tylko i wyłącznie, jak mówię, przeżyć. Więc no... A, czy mamy coś, co może dobić tego... jełopa Stefana? Jeszcze nie, więc... Wtedy mogłem się wypytać, jaką mogłem. Prawie. Dobra, nie jest aż tak źle. Halo, Holy Seal. Dziękuję. Halo, Holy Seal. Dziękuję. I chyba, że mamy wszystkie karty i tak, naturalnie. Halo, Holy Seal. Dziękuję. Tak. Możemy teraz blokować wszystko i nie przejmować się niczym. I dobra. Dwa obrażenia. W takim razie odpowiadamy... Ice Buff. W ten sposób wyleczymy się więcej, niż on nam zada po raz kolejny. I dwa obrażonka tylko, to w takim wypadku Ice Buff znowu. I zwycięstwo! Udało nam się. Nawet nie było ciężko. Co powiesz na mniej walki, więcej uciekania? Oczywiście, ale dobra, mniejsza. Udało się! Udało nam się! To describe such impressive feats. Somehow you bested those foes. Oh well. There's tougher ones yet to meet. Dry Scream. Potrójny lód. I z nagrodą za to jest 100 złota.
Oj, siostra, to jest dużo. Oh, you've ruined ice cream. As the heat wave gets hotter each minute, reducing it down to a soft gooey stream with some twigs and deer droppings in it. Wow, ten nasz gościu jest naprawdę brutalny, że tak to nazwę, ale okej. Okay. Dobra, jak widzicie, jest to opisane w różnych tak dalej. A. Dobra. Okej. Okay. Tak, nasz ten główny gość jest naprawdę wielkim wyzyskiwaczem w tej sytuacji. I w sumie... Patrzcie... To koniec. Cały ten... rozdział śniegowy został zakończony, a wiecie co to oznacza? No cóż... Bo ja wiem. Po pierwsze, to wykończymy odcinek. A po drugie to, że nareszcie zacznę robić podstawowy wątek z Gilly Dungeoneeringu, a nie marnować czasu w jakimś DLC-ku. No i cóż, odcinek ma 20 parę minut, więc bardzo mało, ale powiem wam szczerze, właśnie kończymy odcinek na tym, bo... Mówiąc szczerze, teraz najgorszy moment dla mnie. Muszę zdecydować, co chcę kupić, czy lepsze przedmioty, czy stałe błogosławieństwo, czy może jakąś klasę poziomu drugiego, wiecie. A to jest duże myślenie. Nie na moją głowę w takim momencie jak ten, więc... Po prostu jak mówiłem, na tym kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście równie jak ja zadowoleni z tego, że już za nami tyle gry. Co, powiedzmy, odnosząc się do mojej wiedzy na temat gildii, prawdopodobnie wnioskuję, że jest to już ponad 1/5. A jeśli zastanawiam was dlaczego, to w następnym odcinku się podzielę tą informacją. I cóż, to tyle, dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, hej hej!